A co jest przeciwieństwem czuwania? Rozpacz? Że nie ma już dla mnie nadziei, że nie ma po co żyć? I chyba u Kantalamessy to wyczytałem, i chyba gnuśność, że no tam, Panie Boże, tam jesteś, nie? Niby trochę wierzę, niby nie, ale tak naprawdę to zero konkretu. Centralną postacią tej przypowieści nie jest Pan Dom. On rozdaje zadania. Zwróćcie proszę na to uwagę. Natomiast centralną postacią jest oddźwierny. To on ma czuwać. To on ma być uważnym. To on ma to główne zadanie opieki, troski, odpowiedzialności za dom. To od niego zależy, kto wejdzie, kto wyjdzie. On nie może sobie wziąć wolnego. On musi cały czas być na miejscu, trzymać rękę na pulsie. To on ma czuwać. Straszna uważność musi być w takim człowieku, żeby nie przepuścił jakiejś dziwnej sytuacji, żeby nie wpuścił kogoś, kto potem narobi kłopotu. Straszna odpowiedzialność. To czuwanie, my mamy ten adwent jakby sobie poświęcić, nie? Że teraz słodyczy nie będę jadł, hucznych zabaw nie urządzał, że kawy nie będę pił, nie? Takie skupienie na sobie. Czy też czuwanie, to drugie czytanie i pierwsze Izajasz, porażające i piękne jednocześnie. Czuwanie ma polegać na tym, Panie Jezu, żebym rozpoznał Twoje przychodzenie, Twoją łaskę. Nie? Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, nie? Abym widział Twoją łaskę. Znam taką rodzinę, gdzie nie było miłości rodziców, mówiąc najdelikatniej, i najstarszy z rodzeństwa był odpowiedzialny za wszystkich. Musiał być strasznie uważny, bo nie wiadomo było, kiedy matce się odpali albo ojcu, i działy się rzeczy straszne. I kiedy na przykład młodsze rodzeństwo miało być przez rodziców ukarane, on robił w tym momencie szybko jeszcze coś gorszego, żeby zapomnieli o tamtych, a skupili się na nim, żeby jego zbili. Spokojnie, te dzieci już są zaopiekowane. Ale to dziecko go uwaga napięta do granic możliwości. Poddający swój grzbiet, żeby rodzeństwo ochronić. Matko jedyna, potrafię tak czuwać? Żeby Ciebie, Jezu, namierzyć, nie zgubić. Żebyśmy sobie wyszli na spotkanie. Adwent.